Dzień dobry, Kamil. W czym mogę ci pomóc? Cześć, a kim ty właściwie jesteś? Jestem asystentem głosowym ICO. Rozumiem głos i potrafię odpowiadać na twoje prośby lub pytania. Wiemy, że nasi klienci są bardzo wymagający i oczekują do tego, żeby tak kontakt z bankiem był możliwie dla nich przyjazny. Z racji tego, że ICO już jest platformą, nie jest to już stricte bankowość mobilna, otwieramy się na nowe usługi. W ostatnim czasie uruchomiliśmy możliwość kupowania też biletów komunikacyjnych. Mamy ubezpieczenia, mamy kantor, mamy wiele, wiele innych planów, które chcemy uzupełnić. Wiemy, że na aplikacjach mobilnych zbyt duża ilość funkcjonalności może być problemem, dlatego też patrzymy na największych tych gigantów, te big techy, które ze względu właśnie na poziom skomplikowania swoich usług wprowadzają bardzo łatwy sposób komunikacji z platformą swoją, ze swoimi klientami. I tak samo my robimy, korzystając właśnie z tych dobrych doświadczeń. Chcemy, żeby do ICO można było mówić i korzystać z tych usług za pomocą VoiceBota. Wykorzystanie zaawansowanej analityki danych już od dłuższego czasu jest, można powiedzieć, pewnym fundamentem naszego działania. Wiodącym projektem w tym obszarze jest projekt U&I. Jest to projekt budowy asystenta głosowego dla banku. Będzie pomagał naszym klientom jeszcze szybciej za pomocą głosu zarządzać swoimi finansami w aplikacji mobilnej ICO. Na przykład zlecając przelew jednym zdaniem, zrób przelew do mamy na 200 zł tytułem prezent na Dzień Matki.